Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. No po pierwsze to pewnie zmiana jakiegoś swojego własnego odbioru. To tak na dzień dobry można powiedzieć, bo kiedy zostawał papieżem, to pancerny kardynał tak, mówiono i spodziewano się jakiejś takiej osoby, która jest bardzo chłodna, sucha, podchodzi do życia prawniczo. Tymczasem on się objawił światu jako dobry ojciec z niesamowitymi pokładami miłości, dobroci, wrażliwości. I pewnie tak od strony medialnej, jeżeli chodzi o taki wizerunek osoby, to na pewno nie było to jego celem oczywiście, ale myślę sobie, że jako taki medialny wymiar można powiedzieć, że to było bardzo ważne. To pojednanie w rozmaitym kierunku i w tym, o którym ksiądz przed chwilą mówił, ale również w kierunku prawosławnych, w kierunku innych grup i poszanowanie ogromne innych religii również, które wskazywał w bardzo wielu miejscach i to jest bardzo istotne. Ja nie zgadzam się z tą opinią niemieckiego pisma, że będzie za to przede wszystkim tutaj, że to jest tak niezwykłe, bo od kilkuset lat takiego przypadku nie było. Myślę, że cała jego działalność wieloletnia, którą obserwowaliśmy przecież, którą żyliśmy, to jakim on był ojcem. Nie tylko z tej formuły Ojciec Święty, ale tym, który przewodził Kościołowi. To jednak przewodził bardzo zdecydowanie, bardzo jednoznacznie. Pokazywał na te podstawowe prawdy wiary. Przygotowywał w jakiś sposób, teraz sobie uświadamiam, na to swoje odejście, pokazując bardzo wyraziście, jacy powinniśmy być. Powinniśmy być tą solą tej ziemi. Mnie tutaj akurat mocno ujęło w samym Benedykcie XVI to, że on jednak tą społeczność prawosławną, szczególnie ze środowiska, z którego on się wywodzi, z Monachium, gdzie był arcybiskupem, gdzie mieszkał, w 2011 roku, podczas swojej wizyty w Flensburgu, też zauważył 1,5-milionową społeczność prawosławną w Niemczech. On to dostrzega. On jest takie, mam odczucie bynajmniej, może się mylę, ale widzę, że też jakby, to złe słowo, kibicuje, ale zawsze spogląda w sposób taki rzeczowy, zachęcający do dialogu właśnie na społeczność prawosławną, szczególnie w okresie, w którym ta społeczność czy Kościół prawosławny pracuje nad swoimi dokumentami i nad swoim soborem takim pana prawosławnym, który ma się zebrać. Ale jest to bardzo skomplikowana materia. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.